Witam wszystkich bardzo serdecznie, czyli Maczumisz. Witam wszystkich bardzo serdecznie w recenzji gry Pharaoh Newera. I chciałem po prostu wam pokazać tą grę i polecić ją wam, żebyście sobie sprawdzili, bo to jest bardzo fajna gierka oldschoolowa, taka 2D przez 3D, taka grafika 2D ręcznie rysowana. To jest wszystko bardzo proste i bardzo piękne. Gra jest oczywiście po angielsku. Dawniej jako była starsza wersja tej gry, czyli Pharaon, to była po polsku. Ale to nie przeszkadza w ogóle nam w zabawie. Gra się po prostu bardzo przyjemnie. I podstawowym budynkiem, który budujemy, jest budynek domu mieszkalnego dla villagerów. Potem jest droga. Potem jest roadblock, czyli blokada drogi. A potem są takie różne kategorie budynków, czyli pierwszy to jest services, czyli services są po prostu z oazy. Potem są oczywiście, potem są oazy głębinowe, potem są, tu postawimy sobie, o, postawiliśmy sobie właśnie, postawiliśmy psychikan, potem jest dentysta, potem jest aptekarz, potem jest mortuary, czyli taki szpital jakby. Potem jest, może się pomyliłem, trudno. Potem jest architect post, czyli budynek architekta. Potem jest firehouse, czyli straż pożarna. Potem jest police station, czyli stacja policji. Potem jest miejski pałac. Potem jest dynasty mansion. Oraz tax collector's office, czyli biuro podatnika. Potem jest courthouse, czyli redukcja przestępczości, czyli sądy. Potem jest szkoła skrybów. Tutaj mamy szkołę skrybów, sobie pobudujemy. Potem jest, no niestety nie mogę. Nie mogę na razie nigdzie biblioteki postawić. Most można. Ferry landing też, czyli port, tak jakby. A tutaj są food, jedzenie i farmienie. Czyli jedzenie i farma. Potem jest oczywiście w kategorii stock and distribution. Jest magazyn. Taki magazyn właśnie, o taki magazyn, tak. Potem jest storage yard, potem jest bazar, a potem jest dock. Dobra, dalej. Dalej jest kategoria produkcja. Jest shipwright. Przeteguję. O! Dobra, wybudowałem. Pierwszy raz słyszę. Pierwszy raz widzę. Okej, okay, dobra. Okej, okay, czyli tutaj będą budować statki. Shipwright, potem jest Limestone Quarry, potem jest Potter, czyli gęcactwo, browarnictwo, Weaver, Brickworks,
Potem są budynki religijne, potem są budynki wojenne, budynki monumentalne i budynki rozrywkowe. A tu są upiększenia, czyli posągi i ogrody. Tak zwane ogrody właśnie w ten sposób to wyglądają. To są ogrody, tak? Dobra. To może na przykład. To na tyle. No, to są takie różne budynki do budowania. Tutaj mam już wybudowany piramidę i pałac taki. Tutaj jest świątynia. Okej. To jest świątynia Ra. To jest świątynia Seta, tak zwana. Tutaj są farmy, pałac, pałac dynastyjny. Tu są domki. Tu są szkoły, różne takie fajne rzeczy. I tutaj są świątynie Seta. No i inne takie, tak. Także ja osobiście chciałem wam pokazać tą grę, bo gra jest bardzo fajna. Gra jest bardzo fajna i przyjemna, i w stylu 2D, i grafika jest ręcznie rysowana. Także chciałem wam pokazać tą grę. Ja osobiście daję grze 8,5 na 10. Dobra, naprawdę jest dużo do roboty. Są misje pojedyncze, jest kampania fabularna, są misje pojedyncze, jest też edytor misji, edytor świata. Także polecam gorąco tą grę do przeobczajenia sobie. Ja daję grze 8,5 na 10. Także to byłem ja, a to była moja recenzja gry Pharaoh New Era. Polecam serdecznie. Gra jest bardzo fajna, przejrzysta, strategiczna i kreatywna. I ręcznie rysowane wszystko jest. Także to jest duży plus, bo wygląda wyśmienicie. Naprawdę wyśmienicie to wszystko wygląda. Także ja polecam. To była moja recenzja gry Pharaoh New Era. Zapraszam do oglądania i grania. Zapraszam do grania.